Witam. Dobry wieczór. Witam, dzięki, siema. Spartiatik! Dobry wieczór. Tak głośno. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz, witam Państwa w awanturze o kasę. Wiedza, doskonała taktyka w czasie licytacji i jak najlepsza współpraca. Idę po tego, na gardło. To są agenty drużyn, które wygrywają nasz program. A oto 12 uczestników naszej dzisiejszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych bohaterów awantur o kasę. Niebiescy to cała drużyna z Nowej Soli. Janusz Taborski, strażak. Kapitan drużyny Jarosław Michajłow, strażak. Katarzyna Michajłow, handlowiec. I Wojciech. Dzięki sobie, że Wojciech 8 lat. Zieloni to cała drużyna z Warszawy. Beata Traczyk, księgowa. Rafał Lepianka, elektromechanik. Dariusz Traczyk, ślusarz. Elektryk. Drużyna żółtych to drużyna z Częstochowy, Ewa Petryczewska, nauczycielka polskiego. Hentai, znaczy Helena. Kapitan drużyny. Helin. Drogowski, informatyk i Lidia Potiomkin, ekonomista. Rozumiesz to po pierwsze. Po pierwsze, to jest informatyk w tamtych czasach. Chłop pewnie miał komputer wielkości 40 mieszkań, ale po drugie... Informatyk i Lidia Potiomkin, ekonomista. Słyszałeś to? Kapitan drużyny, Edmund Drogowski, informatyk i Lidia Potiomkin. Słyszysz to? Nie wspieram. Ekonomistka. Drużyny niebieska, zielona i żółta. O, tequila. Ja za to dostaję siano. Dzięki. Będą walczyły o wejście do finału. Finał. Ej, ja na to pojedynek na drużyny, która małe. Wygra pierwszy etap z drużyną mistrzów. A na mistrzów czeka... Nie wspieram. Rosji. A oto loża. AH66, siema. Gdzie ty byłeś? Siema, Jared. Dariusz Dyda, Jerzy Mitraśniński. Nie, wspieram. Bartłomiej Rzepa. Witam. AH66, ma... AH66, jak można to zapomnieć? Witam. Witam po raz czwarty w awanturze o kasę, po raz trzeci w loży mistrzów. Panowie zarobili u nas 43 500 złotych i symboliczną złotówkę z czarnej skrzyni. Od złotówki podatek. W ogóle idzie wam jak po maśle, czy panowie uważają, że nasza gra jest trudna, czy nie? Każdy odcinek jest inny. Trzeba dostosować się do przeciwnika i mieć ogromną ilość szczęścia. Czy dzisiaj zmienicie taktykę? Bo do tej pory licytujecie bardzo ostro. No zależy od przeciwników. Gdy będą grać ostro, to my też ostro. Jak będą grać no delikatnie, no to my wtedy zobaczymy. Dopasujecie się. Dopasujemy się do igry. Panie Dariuszu, pan wspominał w którymś z programów, że kto jest pana szwagrem? Przyszłym szwagrem. Kto? Pan Jakub. Pan Jakub. A jeszcze pan powiedział o jednym z kolegów, że to być może mój szwagier. Znaczy szwagier, ale taki... Nie ma kamero. Przyszywany, nieprawdziwy. Przyszywany szwagier. A, rozumiem, to wszystko jasne. Czyli ma pan jedną siostrę, tak? Mam dwie siostry. To wszystko wolne? Jeszcze wolne. Ale co pan jeszcze być może? Ibisz. Nie, to jest taki troszkę przyszywany z, po prostu... Z innej beczki. Z jakiej? Bo Jerzy jest mężem mojej przyszłej żony. Ach, tak. Mężem przyszłej żony jest? Czyli on zdradził plany właśnie, że mu, że planuję mu żonę odbić. Ja pierdziele, już koniec kooperacji. Ale w kopa. To muszę powiedzieć, że... Żyją w trójkącie. W tej sytuacji muszę powiedzieć, że bardzo dziwi mnie panów taka dobra współpraca. Na pewno. Tak, Rukaszu, no. To jak jest naprawdę? Czyli tak naprawdę Dariusz to jest pocieszyciel, kiedy są problemy w związku Jerzego, tak? I niedługo on będzie mężem. Jakoś. To jak jest naprawdę? Jerzy jest mężem. Jerzy jest mężem męża mojego przyszłego męża. Mężem kuzynki
mojej przyszłej żony. Teraz dobrze powiedziałeś. Dobrze teraz. Teraz dobrze. Teraz dobrze. Witamy mistrzów w grze. Tak, ej. Nasi mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz czwarty będziemy... On jest mężem żony przyszłej kuzynki w dupa? Jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca nie w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Serio, nie wiem, co tam się dzieje. On jest mężem. Jak widzimy, mistrzowie prawie są rodziną, natomiast chyba rodziny mamy wśród graczy. Jak to jest u niebieskich? Jesteśmy Zielona. Małżeństwem. A panowie po bokach? Też. Koledzy. A u zielonych? Przyznać się. To jest małżonka, to jest siostrzeniec, a to jest mąż mojej siostrzenicy. A żółci, jak to jest u państwa? Synowie. Jesteśmy małżeństwem, a to jest kuzynka. Dzisiaj I kolega. Będzie gra rodzinna. Witamy wszystkie trzy ekipy. Same rodziny przyszły. A ja teraz on jest mężem kuzynki przyszłej żony. Za chwilę nie wiem, o co chodzi. Pierwszej kategorii. On jest zięciem, pasierbem, wujkiem, kuzynem, otrzymuje ojcem, pieniądze za tak? Pytanie. Matką, myli, pieniądze przyszłego zięcia, pytania. Mamy syna. Sześć pytań w pierwszym etapie i ta drużyna zmierzy się w finale z mistrzami, która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Ja nawet nie wiem, co to jest pasier. Tak, Bartoń, no. O, Nikiel, witam, gdzie ty byłeś? Oho. Piłka nożna. Ile Lewandowski miał lat, jak była awantura o kasę? Żółci 300. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Jadam. Niebiescy 500. Bo ma teraz 30 lat? Zieloni 800. Zieloni 800. 800 proszę. 1000 żółci. 1000 po raz drugi. Jasper, radość. 1200 żółci. 1300 niebiescy. Żółci. 1500. Niekiel, no. Coś długo leciało te 10 chwil. 1800 niebiescy, 200 żółci, 200 po raz drugi, 200 niebiescy, 200 zieloni, 200 po raz drugi, 200. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki, Michael. Speks podkreślenie Michael dał na Golibordę 5 zł, ten najbardziej na prawo mistrz wygląda jak ten typ, co go wielu ludzi widziało we śnie, dosłownie takie same krzaczaste brwi ma sus. Jakże ludzie we śnie go widzieli? Ten? Jak? Ty widziałeś kogoś we śnie? Kogo? Ty o co chodzi? Ej, nie wiem o co chodzi. Boję się. Tego pytania 1500 zł. Władcą którego z państw prekolumbijskich... Kurde, skipnąłem chyba pytanie, jedno ci mi się wydaje. Za daleko? Dobra, ale nie wiemy, kto kupił pierwsze. Wiemy tylko, że drugie kto kupił, także to nie jest spoiler. Graczy, jak to jest u niebieskich? To jest... Wszystkie szacury najpierw, więc... No. Zieloni, 1000 po raz drugi, 1000 to niebiescy, 1200 żółci. Nawet nie wiesz, za ile kupili, więc nic. 1500 żółci. 1700. Mnie widziałeś wyścia? 1800 niebiescy, 200 żółci, 200 po raz drugi, 200 niebiescy, 2300 zieloni, 2300 po raz drugi, 2500 niebiescy, 2500 po raz drugi, 2600 zieloni, 2700 i 3 mam 3 odrzuty. Nie wiem, o co chodzi, Masza. 300, proszę bardzo, 300 po raz drugi, 300 zieloni. 300 po raz... 300 niebiescy. O! Tak, no kiedyś ludzie częściej bonsa mieli, teraz nikt nie ma. Jeżeli teraz bonsów już nie ma. Prawidłowo będą mieli aż za 10 lat wrócą. Jeżeli się pomylą, pożegnamy ich. Później, macho. Znaczy po tym pytaniu, bo znowu popsuję. Piłka nożna. Na którym stadionie piłkarze Manchester United są gospodarzami? Czekaj, co? Jakiś angielski. Londyn. Dzięki, Ładajka, dziękuję bardzo, suma dla Arkuzik, witam. Manchester United to w Londynie? Old Trafford. Na stadionie Old Trafford. O. Tak jest! Kurde, skąd on to wie?
Tego chłopa ludzie właśnie widzą? Ty, podobny jest bardzo, kurde, rzeczywiście. Co jest w dupę? Może nam się to śni? Tak więc po bardzo dobrej licytacji żółci mają ogromną przewagę. 11 500 zł na koncie, zieloni 1000. Za kolejne 3 lata znowu będzie oglądała cała awantura? Ale my parę lat temu oglądaliśmy 20 odcinków tylko i przestaliśmy. A teraz plan wszystkie obejrzeć dosłownie. 800, a niebiescy 1700 zł. Ale już więcej razy nie mają cię. Kolejne emocje po reklamie. Ja więcej, za mało wstawiłem. Ja ledwo co wstawiłem wtedy. No nie. Witamy Państwa po przerwie. Po pierwszym pytaniu ogromną przewagę uzyskali żółci 11,5 tysiąca, potem są zieloni 1800 i niebiescy 1700 zł. Ale jest jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Boże, tak żółci jak zmiażdżyli, ty. Jak zmiażdżyli inne teamy. Możesz pisać w dupę pieprzeńcu małpoludzie po jednej zapieprzonej wiadomości, albo ci VIP-a zabieram dzisiaj, bo mnie zara popieprzy. Na każdym streamie jak dziecko bite linijką po łapach się nie uczy. Naprawdę, wróćmy do starych pruskich metod nauczania bicia dzieci w szkole, w GTA, w grzebuli. Popieprzy mnie. Dobra, daję ci tutaj małta w dupę na godzinę. Dość. Gdzie ty jesteś? Masz. Następnym razem VIP zabierany, ja to pieprzę. Na każdym pieprzonym streamie ci to mówię. Historia powszechna. Popieprzy mnie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Zobacz, że choroba mnie atakuje. Zielony 400. Zielony 400. 500. 500 rzuci. Niebiescy 600. Niebiescy 600. Proszę mówić kolor. 600 po raz drugi, 600 po raz trzeci. Dobra. Sprzedamy. Jaka jest kategoria? Tak więc tym razem udało się wygrać licytację niebieskim. W puli tego pytania 1500 zł. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Machoń dał na Golibordę. Ale w donajcie, jak nie będziesz 3 razy w donajcie wysyłał tej samej wiadomości, to aż perła. Władcą którego sprawdź z państw mnie prekolumbijskiej Ameryki był Montezuma II. Dobra, Aztek. To był królestwo tych Azteków. Tak? Jak ink w dupę? Azteku, suwa. Nie żartuj sobie. Chyba tak, Marko. Co Węgry, Ez? Jak Węgry w dupę? Jak Węgry? 99%. Odpowiadamy na pytanie Państwa Aztek. O, dobrze, Machyn, dobrze. I to mi się podoba. Machoń dał na Golibordę 5 zł z Si-esz. Si-esz. No i Aztek, S. I zobacz, Azteków. Zobacz, jakim ja jestem Sigmą. Ja mam teraz chory, tak? Kaszel, katar. A Montezuma tego nie przetrwał, cieniasek. Ez? Kumasz to? Sigma. Europejczycy, tak? Każdy jest równy, dodam. Nie ma ludzi bardziej... Każdy jest równy. Luj, mam bana. 1500 zł trafia na konto drużyny niebieskich i... Ktoś przetłumaczy? Pieniędzy to... Tak, tych Azteków, Inków, Indian, to oni umierali często na takie bardzo błahe choroby, co Europejczycy przywieźli. Nie interesuje mnie nic ze sobą, jak to płaci. Przypływając na statkach. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Machoń dał na Golibordę, no tak, 5 zł z na Katar. Masz kurwo szczęście, że nie jesteś na Kicku, bo bym cię kurwa tak nawyzywał. Ta? A ty myślisz, że na Kicku nie mógłbym cię zbanować? O 2600.
Jak na razie na ostatnim miejscu Zieloni 1400. Mnie by Kik nie zbanował za wyzywanie ciebie, ale ja ciebie nadal bym mógł zbanować. 15 tysięcy. Cztery pytania. To ty masz szczęście, że nie jesteś na Kiku. To prawda, Neftysia, to prawda. Światowa muzyka rozrywkowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 złotych z konta każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 500. 500 rzuci. 500. Jak to? Czekaj, Quinto. Twoja streamerka cię odbanowała? Kurde, działaj. A nie, to inna. Okay, can I use my horse? Nope. Witam. Can I ona gra w DLC. Po raz drugi i 500. 600. Mam 600 od zielonych. Ona idzie do lwa. Mam 700. Jak streamer? Co mu fanboy? Mam 800 od zielonych. 800 po raz drugi. Jest 1000 żółtych. Zieloni baba. Zieloni baba. O, ładnie. Ona jest Polką, a jej matka. 2700 złotych w puli. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, znajdą nie wiem, się na drugiej zapytaj pozycji Quinto. W pierwszym etapie. Jeżeli odpowiedzą nieprawidłowo, zakończą grę. Czapi Cherry to było. W jakim języku najczęściej śpiewa Garou? Włoch to jest chyba, nie? Czy mi się wydaje? To on kiedyś był znany. Jak Francuz, a nie Włoch? Kurde, to mi się spieprzyło. Odpowiadamy. Ty, a on jeszcze żyje? Tak jest, francuski. On żyje jeszcze? 2700 to jest stan konta zielonych. Wyprzedzili niebieskich, którzy mają 2300, a żółci mają cały czas bardzo mocną pozycję. 10 tysięcy złotych. Trzy pytania. U ciebie do końca w szafie siedzi, sprawdź. Ona jest bardzo na fałszu barką. A, okej. Okay. Świat Oho. Polityki. Wałęsa, Kwaśniewski, Jaruzelski. Proszę, aby żółci mówili kolor w czasie Joe Biden, Sleepy Joe. W przeciwnym razie nie będę przyjmował państwa zgłoszeń. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Korwin. Zieloni 400. Zieloni 400. Niebiescy 500. 600. Żółci. Żółci 600. A, okej. Okay. Serio? Myślę, że żyją więcej. On znany całe życie jest. Hej, prawda, zgadza się. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, to oni znajdą się teraz na drugiej pozycji. Aha, on jest z Kanady, z francuskiej... Okej. No to ma sens, że śpiewa po francusku. Jaką nazwę nosi Radykalna Partia Niepodległościowa, założona w 1979 roku przez Leszka Moczulskiego? Powiedz, że nie, że ja odpowiadam. No jak? Odpowiedzi udzieli kolega Wojtek. Proszę bardzo. Konfederacja Polski Niepodległej, KPN. Oczywiście, że tak. KPN. Konfederacja. I Korwin odpowiedział, młody Korwin odpowiedział. Wszystko się zgadza. Wszystko jakby z polityki w jednym pytaniu zawarte. 1700. W garniturze działek ma mocno jak tylko piorun. I teraz niebiescy próbują gonić żółtych. Niebiescy mają 3300, żółci aż 9400, natomiast zieloni 2300 na koncie w tej chwili. A rację, wywalili Korwina, no tak. Żółtych, a on ma jaką partię teraz Korwin? Dwa pytania do końca tego etapu. Cukrzycy? Ej, a Korwin kiedyś miał dietę KFC tylko. Serio to zrobił, czy to fake? Tym razem mam dla państwa historię sztuki. Rozpoczynam licytację. No wiem, że Korwina nie ma w sejmie, wiem, wiem. Do puli tego pytania po 200 zł. I słucham państwa. Niebiescy 300. 400. Żółci 400. 500. 500 po raz drugi. Niebiescy 600. Mam niebiescy 600. 600 po raz drugi. Wydane kategorie, trochę to. 600 po raz... Trzeci!
awansa dla niebieskich na zmniejszenie dystansu do żółtych, oto pytanie. Spójrzmy na ekran. Dobrze, Amy. Indianie, jacyś Pocahontas. Kto namalował o, ten O kurde, obraz? Dobra, ty Pocahontas namalowała. Tupe, co to jest? Jak Jezus, jak Matejko, co ty opowiadasz? A skąd ja mam to wiedzieć? Co to jest w ogóle? Co, jesteś Indianie? T-Rex. Adolf? A, to praca na egzaminie. Jezus, nie dziwię się, że go wypieprzyli. Znaczy, nawet nie przyjęli. Kupujemy szansę? Jak przegramy, tyle będziemy mieli. Jaki w dupę Gaugin. To nawet nie brzmi jak ludzkie imię. To bez znaczenia. George Washington? Ej, może, no. Powiedz, że ja podpowiadam. Dzisiaj. Patryk. Odpowiedzi udzieli ponownie kolega Wojtek. Proszę, panie Wojciech. No, wydaje mi się, że Paul Gauguin. Co? Jaka będzie państwa odpowiedź? Moja? Mam wrażenie, że to namalował Paul Gauguin. Ma pan takie wrażenie, ale jaka będzie odpowiedź? No taka. Że? Że Paul Gauguin. Tak jest! Ale i tu jak Krzysztof. Paul Gauguin. 1500 zł przychodzi na konto niebieskich. Wydaje się, że pan Wojciech jest najmocniejszym zawodnikiem drużyny niebieskich. Dużo bardzo wie. I zarządza drużyną, bo mówi cały czas, powiedz, że ja będę odpowiadał. Mówiłeś, że Gladki? No Gladki to nie jest Gauguin. Ja oczywiście pańską odpowiedź, że Paul Gauguin. Natomiast ponieważ gram o pieniądze, to muszę wiedzieć, że to jest ta odpowiedź, a jeżeli ktoś mówi, że siema, wydaje ninja, mi się, to witam. Chcę poczekać na odpowiedź. To w poprzednich programach też tak zawodnicy odpowiadali, ale dobrze. Nie, będę... zawsze pytam, jaka jest odpowiedź. Jeżeli ktoś mówi tak, chyba, tak, albo no. Wydaje mi się, to czekam. 4200 złotych, to jest konto niebieskich, 1800 zieloni i aż 9000 żółci, którzy zapewnili sobie, jak na razie przynajmniej, zwycięstwo dzięki dobrej licytacji odpowiedzi na pierwsze pytanie. Już chyba nie Żółci mogą, a nie, tracą, niebiescy mogą, zyskują, ale mała szansa. Zobaczymy, czy uda im się ich dogonić. Reformer, ja mam 200. Na zwykłym ranie miałem 80. Kategoria podpowiedź. Można kupić podpowiedź, która przyda się zapewne w dalszej grze. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Słucham. 300 zieloni. 300 zieloni. Niebiescy 400. 500 żółci. 500 żółci. 500 po raz drugi. I 500 aha, po raz trzeci sprzedam. Ty, ale aż tak? Przecież lepiej krzyknąć 300, no bo nie, no co zrobić? Żółci mają 8,5 tysiąca, niebiescy 3800, a zieloni 1500 zł. Ostatnia kategoria. Kiedy będzie wabank za podpowiedź? Kategoria przysłowia. Zesrał się goły na rogu stodoły. Znane polskie przysłowie. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 600 rzuci. 600 po raz drugi, mam już 600 zł. 700 zieloni. No rzuci, kupujcie to. Mam 1000 od żółtych. Zieloni baba. Zieloni baba. Aj, żółty jesteś debilem. Chyba, że zielony źle odpowie. Tak, tequila, no. Ponieważ zieloni zagrali wabank, zapewnili tym samym wejście do finału żółtym. Gratuluję już żółtym. Kto dołki kopie, ten ma spoconą pachę. Dla żółtych to, czy odpowiedzą zieloni, czy kto nie, nie jest bez kopie, znaczenia. Chlebem? Bo jeżeli zielonym się nie uda, ten to żółci dostaną spodzie. Kulę z tego pytania. Czym Jezus. W przysłowiu dzwoni na mszę diabeł? Jajami. Nie no, przecież nie dzwoni chyba jajami diabeł, co? Ty, dzwoni diabeł jajami? Też mi
Jaki jagami być może? Innej możliwości. Zieloni odpowiadają. Proszę bardzo. Myślimy, że ogonem. Co sądzą żółci? Tak jest. Tak jest, ogonem. Prawie to samo. Tak więc żółtym nie udało się przejąć puli pieniędzy za to pytanie. Te pieniądze przechodzą na konto zielonych tak, i zieloni kończą grę. Mając na koncie 2800 zł. Dziękuję wam bardzo. No, niebiescy gonili, żółci gonili. Nie udało się, dlatego że żółci zapewnili sobie ogromną przewagę po pierwszym pytaniu. Dziękuję drużynie niebieskich. Zarobiliście u nas 3,5 tysiąca. Natomiast żółci mają na koncie w tym momencie no, żółty 7,5 tysiąca złotych. Mogliśmy wchodzić do finału. Gratuluję. A spieprzył to mając 7,5. Żółci rozpoczynają swój finałowy pojedynek. Jestem bardzo ciekawy, czy gdyby pierwsza kategoria była inna niż sport, to by państwo tak ostro licytowali? Myślę, że nie. Ja jestem za mistrzami. Nie wiem, czy pan widział, co ja widziałem. Wszyscy zrobili tak, a pan na to myślę, że nie. Jedyny szczery. I pan jest kapitanem. Jasne. Jak by to było, panie kapitanie? Nie, myślę, że jednak próbowalibyśmy grać z umiarem. Ale czy to była taka taktyka, żeby za wszelką cenę kupić pierwsze pytanie? Tak, czy przewaga to... na wstępie to jest... To jest zazwyczaj win, no. W większości przypadków to się sprawdza, aczkolwiek już kilkakrotnie było tak, że drużyna niestety odpadała na pierwszym pytaniu. Też fajnie. Zawsze lepiej wygrać. To jest fajnie, szybciej do domu. A czy wy będziecie lepsi w finale? No, są mistrzami, także dziękuję. To mówi samo za siebie. Teraz są mistrzami, ale kiedyś nie byli. Byli inni mistrzowie. Czujemy respekt, ale nie do końca. 7,5 tysiąca złotych, mistrzowie mają nie, 10 tysięcy. Mistrzowie muszą się obudzić, bo oni ciągle grają na coś tacy przytłumieni. Wabank! Witamy i powodzenia. Także w finale zobaczymy, witamy mistrzów. Mistrzowie, przypomnę, 10 200 zł. Jestem bardzo ciekawy, jakie panowie wyciągają wnioski na temat drużyny żółtych po pierwszym etapie. No, my w ogóle cieszymy się bardzo, że żółci znowu wygrali, bo żółty kolor nam sprzyja. A jeśli chodzi o, co można o tych zawodnikach powiedzieć, no, czy grupie, no to na razie praktycznie odpowiedzieli na jedno pytanie, dalej grali bardzo zachowawczo, ale my tak nie będziemy grali na pewno. Powodzenia w finale życzymy mistrzom również. Ale oni tak grają właśnie. Ja mam przed sobą koło, na którym jest 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii drużyny przystępują do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację, odpowie na chyba pytanie. Jeżeli taktyka. Udaje się odpowiedzieć prawidłowo, stanie otrzyma czas. Pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w następnym programie w Loży Mistrzów, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Finale. Ja mam nadzieję, że mistrzowie w końcu się odpalą. Świat polityki. Znowu, ale choć to i tak jest jedna z nie najgorszych. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Ale 400 mistrzowie. Kilka zupy. Żółci 500. Jest 600. Jest 600. Hej! Widzisz to? On wygląda jak ziemniak z Toy Story. Teraz zauważyłem. Po raz drugi, 1000 po raz pierwszy, po raz drugi. Dlatego już ludzie wąsa IRL nie noszą. Przez to i story. Wyszło mniej więcej w tamtych czasach. 1100. Każdy wygląda jak ziemniak. No przecież dosłownie to on. Po raz trzeci. No tak, tequila, dlatego nie mam bonca, tak? Dwa banki, co się stało? Nie ten temat. W porządku. Raczej nie ten temat. W dalszym etapie 2300 w puli. Oto pytanie odpowiada drużyna mistrzów. Jak nazywał się ostatni premier Związku Radzieckiego?
Gorbaczow. Tak? Nie. Gorbaczow chyba. Donald Tusk? Panie Krzysztofie, chcielibyśmy kupić podpowiedź. Czemu? Nie Gorbaczow? Za 500 zł. Myślę, że to dobra cena. Lenin? Za 600. Proszę. Dziękujemy. Chyba, że premier to jest coś innego tam. Oto cztery warianty. Ale zobaczymy. Valentin Pawłow, Mikołaj Ryszkow, Michał Kalinin, Iwan Siłajew. Czekaj, co? To kim był Gorbaczow? Nie był bosem? To jak się... To bos ZSRR, to co to było? Naczelnik w dupę? Prezydentem? Ty, to ja nie mam pojęcia. W ogóle nikogo nie znam z tych. Moim zdaniem Ryszkow. Nie mam pojęcia w dupę. Pawłow tam się kojarzy bardziej z tego. Ryszkow mi się też wydaje. Tak mi się wydaje, Ryszkow. A to nie spływa. No dobrze, no my to odpowiadamy. Czekaj. To tak sapią? Zerwiedzi już. Tak był. Pawłow. Ciężko powiedzieć coś Pawłowie. Dobra, dajcie tego, że nie muszę zarosnąć Ryszkow. Ja nie mam pojęcia. To się słyszało na Ryszkow, mi się kojarzy Paweł Tysokowicz, czy jakby z innej dziedziny. Kalinin to w ogóle to się łaje. Spróbujcie. Ryszkow mam cały. Ryszkow. Fajna materia, Ryszkow. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Nie jesteśmy pewni, ale odpowiadamy. Mikołaj Ryszkow. Niestety, Iwan Siłajew. 2300. Ja pierdzielę, ty jakiś pieprzony, nic nie znaczący freber w ZSRR, to jest jakiś XD. Chłopie, pewnie on... Chłopie, no cień totalny. Tu na niego. Skąd człowiek przeciętny ma to wiedzieć? Muzyka klasyczna. Rozpoczynam licytację. Ty wiedziałeś? Wyżej napisałeś, że zgadłeś. Widzę, że pan Andrzej zmartwiony jakiś. Ja nic podobnego. Kamuflaż. I słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 300. 400. Mam 400. Wybacz, 500, wybacz. Mam 500 od mistrzów, 500 po raz drugi, 600. Mam 600, co dalej? 600. Wiedział, lol. Mam 700 od mistrzów i 1000 mam od pana Andrzeja. 1100. I 1100 mam, idzie w górę. Zwykle, krasnoludy, to pytanie o szpaka? 1200 mam. A, bociana dziobał szpak. 1300 po raz drugi. I tak dalej. 1300 po raz trzeci. Przedaje. Panie Andrzeju, no co z tym obiecanym wabank? No właśnie, Andrzej. Następny na 100%. Andrzeju, nie denerwuj się. Warto było kupić tę pulę, ponieważ mieliśmy pieniądze z poprzedniego pytania. W sumie teraz 4800 zł. Muzyka klasyczna. Słuchajcie, drodzy. O Jezus, o Jezus. Jak nazywamy kubańskie grzechotki wykonywane niegdyś z kokosa lub dyni? Maracasy, no. Ale to nie jest z Meksyku? Hiszpański. Ale to coś nie wiadomo, czy tak. Podpowiedź. Chcemy podpowiedź. No spróbuj jeszcze. Panie Krzysztofie, znowu chcielibyśmy kupić podpowiedź. 1000 zł. 500. Jak zwykle 500. To 900. To 800. Proszę. Dziękujemy. Chodzi o jaja?
kasztaniety, bongosy. Ej, na pewno marakasy, a nie bongosy? Kołatki. A nie bongosy jednak? Bo marakasy chyba z Meksyku. Bongosy to są. Słuchajcie, to jest coś, które tu coś pasuje. To nie, to nie jest kokosowy. No ja wiem, nawet czy bongos to bębenek? Marakasy są tak. Dobra, ale na Kubie to jest grzechotka. A z kokosowym nie wiem, jak to wygląda. Wydaje się, że to są kokosy. Bongosy? Kołatki to są. No nie mówcie mi, że dwa razy źle powiedzą, a Andrzej nadal nie będzie wabank. Bongosy, marakasy, bongosy. Marakasy? Takie dwa takie, takie wyższe. Tequila, nerd. Nerd. Zobacz, takie na uchwycie. Klasyk. Tak, są tak. Apeluję. To chyba nie marakasy, ale nie wiem. Po raz który. Mistrz Bartłomiej. Proszę bardzo. Wydaje nam się, że chodzi o bongosy. Panie Bartłomieju, pan chyba trochę zmylił drużynę. Marakasy. Ty jednak marakasy. Ja. Skam. Skam. Przechodzi do puli następnego pytania w tym momencie. Bongosa to on palił? Natomiast rzuci 5200 zł. Losuje kolejną kategorię. Andrzej czeka na sport i wabank. Czyli najbardziej oczywista odpowiedź? No. Właśnie podpowiedź. O kur... Czarna skrzynia. Czarna skrzynia. Zawartość czarnej skrzyni jest tajemnicą. Bywały tam różne kwoty pieniędzy. Mistrzowie nasi na przykład kupili za ile to było? 1800 pamiątkową złotówkę w poprzednim programie. Ktoś kupił za 3,5 tysiąca ogórek kiszony, ale były także samochody. Nawet kiedyś były 4 w jednej skrzyni. Tak więc nie wiemy, co tam jest. Licytujemy, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa propozycji. Mistrzowie czysta. Mistrzowie czysta. Jakiego kokosa. 500 na żółci. A, to Tania kupią kawiczowe. Drugi. 700. 1100. Dobrze mistrz robi, tylko 100 więcej. 1200, 1300 po raz drugi, 1300 po raz trzeci. Tak, dobrze, dobrze, no bo i tak miał 1000 więcej. A więc mistrzowie kupili czarną skrzynię w sumie niedrogo, bo za 1300 zł. Oczywiście, jeżeli tam jest ogórek czy złotówka, no to wyjdzie panie, do... Panie, jest giga creepy? Panie Andrzeju, jaką miał pan taktykę przed licytacją czarnej skrzyni? Ty mówi. Do ilu chciał pan licytować? Do 1200. No, czyli tak jak się... Chłop jak było, skamuje, że ma taktykę pan, na grę. Mistrzowie tu nie będą dalej licytować? Sądzę, że nie. Andrzeju. No, mistrzowie, ponieważ mieli przewagę finansową, więc oczywiście było im łatwiej licytować czarną skrzynię, oni kupili, a ja przypomnę państwu, że w puli do następnego pytania przechodzi aż 4800 zł. Metod. Mistrzowie prowadzą, mają 5000, a rzuci 4000. Losuję 4 po kategorie do na start, albo jeden kabel czy grą. Kategoria film polski. O ja pierdziele. Ja nie lubię tej kategorii, ale lepsze niż seriale. Po 200 zł od każdej drużyny i jakie są państwa propozycje? Wabank. Mistrzowie 3800. Nie wierzę. Tak. Żółcie wabank. Żółcie wabank. Sprzedam. Ty i ktoś broni tych mistrzów, ty. Że oni dobrze grają. Przecież oni każdy odcinek przemykają dosłownie. Dedek chyba, mistrzowie na ro... Tragedia w dupę, no. Panie Dariuszu, co się stało? Pomyliłem się, kurczę, no. Pomylił się pan o 200 zł. Ponieważ mi, mówiąc 3800, pan myślał, że pan blokuje żółtych, tak? Tak jest. Tymczasem potrzeba było powiedzieć 4000, żeby ich zablokować, a więc żółci mieli wciąż podpowiedź pieniądze, żeby mają chyba żółci. Wabank. Tak więc ta pomyłka kosztowała bardzo dużo pieniędzy, bo była do przejęcia pula warta 12600 zł. Tak więc losy finału będą zależały od tego, czy żółci odpowiedzą na pytanie. Ziemniak, wygrywaj, bo potencjał większy niż ci mistrzowie. Pytanie, w którym dniu urodził się Kaczyński? Co? W którym? Ja ci powiem, środa. Bo to dzień. Cieszymy się, że są
urodzin. Z nami po reklamach trwa bardzo emocjonujący pojedynek i teraz być może rozstrzygną się losy naszego finału, bo jeżeli Żółci odpowiedzą prawidłowo, będą mieli aż 12 600 złotych. Bulwa, weź już tych mistrzów, bardzo out. Mocne prowadzenie, ale jeżeli nie odpowiedzą, to będzie zero na koncie. Będziemy musieli ich pożegnać. Niedziela, dzień. Oto pytanie. Przed przerwą kogo? Wylosowaliśmy kategorię, znaczy, czego? Film polski. Jak nazywa się Mariola, główna bohaterka filmu Pociąg do Hollywood? Co to w ogóle jest? Chciałem skorzystać z podpowiedzi. Co to w ogóle proszę jest bardzo, film Pociąg przypomnę, do Hollywood? Że Żółci kupili podpowiedź w pierwszym etapie, teraz chcą ją wykorzystać, mają do tego prawo. Kaczyński urodził się w Femboy Friday. Kowalczyk, Lodzikówna, Pierożek, Wafelek. Nie no, Kowalczyk pasuje, nie? Ale może być z dupy. Jak Lodzikówna, a to pierwsze. No jak w dupę Lodzikówna? Przecież nie ma czegoś takiego. Chociaż nie, mówiłem, środa, dzień. Ej, czekaj, ej. To ma sens. To lat temu widziałem ten film. Na co stawiamy? Ej, słychać jak kaszle, jak odwracam się od mikro? Chyba nie. Nie wiecie, że jestem chory dzięki temu. No jak słychać? No jak? Proszę się tak nie denerwować, odpowiedź jest po jest? Minucie. Dobra, kto to czyta? Pierożek. Słuchaj, jak szczam? Panie Ewo, co pani na to? Ja? Tak. Wafelek. Tak jest, wafelek. Może mi sobie wygrali pieprzonym fartem. Jeszcze innych dadzą 100 aut petom, a mnie denerwują. Cieszą się bardzo mistrzowie, jak państwo widzieli. Typ ze snu, bo, no, z tą mordą krzaczastą. Dalej będą mistrzami. Pieprzyć te odcinki. W kolejnym programie, natomiast Żółtym bardzo dobrze szło. Wszystko było dobrze i gdybyście tutaj posłuchali pani Ewy, mielibyście 12. Oni już któryś raz wygrali fartem. Ciężko byłoby was już pokonać w finale. O co chodzi z tymi mistrzami? Niestety kończą państwo grę, nie mając pieniędzy na koncie. Dziękujemy wam bardzo. Ej, nie, no idź. Natomiast kolejny raz nasz program wygrała drużyna mistrzów. Kajdark, nie. Chociaż dzisiaj nie. Kończycie panowie nie. Z kwotą 1200 zł. To dlatego, że Żółci tutaj zagrali babanki i przytrzymali całą pulę. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że we wszystkich waszych programach Awantura o Kasę wygraliście 44 tysiące. Tak dobrze zaczęli? Tak naprawdę średnia już im się robi słaba, bo ciągle wygrywają ledwo co, nie? Czy mi się zdaje? To co panowie, czas się chyba pożegnać, tak? Czas się pożegnać. Oczywiście. Jeszcze skrzyneczka. Wszystko pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. No proszę bardzo, skoro jesteście panowie ciekawi. Po pierwszym mieli 27k. 1000 zł zdaje się. 1100? 1100. 1300. 1300. I cóż w niej jest? Poprzednim razem było... Złotówka. Była złotówka za... Ogórek. 1800. Ogórek, ogórek, ogórek. A teraz... Złotówka. Jak to wyjąć? Jak to wyjąć? Koperta. Już lepiej. Seat? A w kopercie mam... symboliczną, pamiątkową złotówkę. Ja pierdzielę. Ej, dzięki. PPX. Za 6 lat. No co, no klasik, nie? Ale... jest coś jeszcze. Jeszcze jedna złotówka? Co jest? 10 tysięcy złotych! Ej, nice. 10 tysięcy i jeden. Nice. Czyli średnią poprawili. Dobrze. Dobrze, ale
Oni mają jakiś potencjał, ale tak przemykają, że ja nie wiem. Warto było kupić dzisiaj czarną. W sumie więc nasi mistrzowie wygrali 54 700. I rozumiem, że żółci siedzą obok. Ci na żadne pytanie nie odpowiedzieli w odcinku i wygrali 10k. Żółci obok 0. 0. Nic. Patrzą się tylko, jak Polak inny wygrywa. Państwa również zapraszamy do gry w awanturze o kasę. Wygrywajcie, przeżywajcie emocje, które towarzyszą naszej grze. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując imię i nazwisko. Zapraszam. Co ty gadasz? Co ty gadasz, że ma pani ta Alicja? Jak ona się zwa? Nie, Monika? Nie. Że taką fryzurę ma cię? Taką. To prawda? Słyszę strzech. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.